Na parkingu Centrum Handlowego Atrium odbyła się szósta edycja festynu Zadbaj o zdrowie, podczas którego mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych porad lekarskich oraz badań. Występy artystyczne, gry, zabawy i konkursy dopełniły reszty. Are you ready for this? Aha. Jak zwykle festyn Zadbaj o zdrowie pod patronatem prezydenta Tczewa cieszył się dużą popularnością tczewian. Zgromadził blisko 2000 osób. Niektórzy przyszli z rodzinami, inni w pojedynkę lub z przyjaciółmi. Ale wszyscy byli bardzo zadowoleni, że mogli skorzystać z wielu przygotowanych przez organizatora, przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, atrakcji, ale przede wszystkim z darmowych badań i porad lekarskich. Twierdzili też, że dla wielu był on okazją do wykonania podstawowych badań, że to dobry pomysł, który warto kontynuować. Myśmy sobie już zrobili cukier, ciśnienie zmierzyliśmy, mąż, kuzynka, ona nie uciekła. Dobrze, a jakie wyniki? Dobre. Sądzę, że tak, można coś usłyszeć nowego, czy po prostu sprawdzić siebie, prawda? Dlatego przyszłam, bo źle się dzisiaj czuję. Nie wiem, czy to jest od pogody, czy co, bo mierzyłam ciśnienie rano, miałam bardzo wysokie. Po wyglądzie nie widać tego nie złego widać. Samopoczucia. Nie, no ale dla reakcji. 111, bardzo tak. Dobre. A proszę pani powiedzieć, co pani sądzi o organizowaniu tego typu imprezy? Bardzo fajne. Warto było przyjść na ten festiwal? Oczywiście, warto było. Można wykryć nieprawidłowości, jakie człowiek posiada. To bardzo dobrze, że od czasu do czasu, chociaż raz do roku. Są takie badania. Czy pan miał takie badanie dzisiaj? Tak, dzisiaj miałem badanie na ciśnienie. I jakie? I dobre jest, tak względnie dobre. Spirometrę robiłam i niekorzystna była. Czyli dobrze oddychać, zdrowo oddychać? Niestety, nie palić przede wszystkim. Pani skorzystała z tego badania. Czy dobrze jest, że takie festyny się organizują? Bardzo dobrze, widać po kolejkach. Bardzo dobrze. Takie badania powinny być częściej przede wszystkim. Osoby stojące w kolejkach cierpliwie i z wyrozumiałością czekały na przyjęcie przez pielęgniarki czy lekarzy. Niektóre z nich przyszły na konsultacje lekarskie przygotowane, z dzienniczkami pomiaru ciśnienia. Jeśli chodzi o fachową radę, to jak one wyglądają? Niestety tajemnicę lekarską mi obowiązuje i nie powiem pani, jakie pani ma wyniki. Dobrze, ale jeśli pani pozwoli, jakie by pan dał rady pani? Pozwoli pani? No na podstawie takiego jednorazowego badania nie można powiedzieć. Natomiast pani ma tutaj liczne pomiary, które w zasadzie są prawidłowe. Wszystkich łączyła jedna cecha. Pilnie słuchali zaleceń pielęgniarek, lekarzy czy terapeutów. Wszystko dla zdrowia. Jakie są zalecenia? Ale po całym dniu chodzenia, także nie jest najgorzej, trochę słońca unikać w tej chwili. Bardziej w cieniu, tak? I wypadałoby przez jakiś okres czasu ciśnienie sobie pomierzyć. Codziennie o jednej porze. Konsultujemy akurat tutaj pod względem logopedycznym, neurologopedycznym. Obok jest stanowisko pani Agnieszki, psychologiczne konsultacje, pani Beata pod kątem pedagogicznym konsultuje i za parawanem Centrum Aktywizacji oferuje usługi rehabilitanta i konsultacje pod względem rehabilitacji ruchowej. Poza możliwością zmierzenia ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, BMI, cholesterolu, skorzystania z porad rehabilitacyjnych, z profilaktyką związaną z rakiem piersi, można było posłuchać porad żywieniowych, dietetycznych, ale też skosztować zdrowych przekąsek. W oparciu o obowiązującą piramidę od 2015 roku warzywa i owoce, one się zupełnie zmieniły i są na pierwszym, najważniejszym miejscu. I w związku z tym przygotowaliśmy przekąski z różnych warzyw i dwa dipy. Jeden jest miodowo-czosnkowy taki, a drugi taki pomidorowy. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Na scenie wystąpiły zespoły od przedszkola do seniora. Organizator nie zapomniał o najmłodszych. Dzieci skakały na batucie, zjeżdżały z dmuchanego zamku, siłowały się na ręce czy paradowały z wymalowanymi buźkami. Która z was wybrała motylka? Ja. Na początku to ona, ja potem. To była dobra zabawa z atrakcjami, która wciąż ma niezmienny cel. Organizujemy po raz szósty prozdrowotny właśnie festyn. I taki on ma cel. Większość ludzi jest w środku przy tych poszczególnych stoiskach, które ofiarują różnego rodzaju usługi i badania medyczne. Największą atrakcją jest to, jeżeli ktoś się dowie, że jest zdrowy.
Jeżeli chodzi o tą część tutaj, nazwijmy ludyczną, jest to tylko jakby okazjonalną, jakby przy tym najważniejszym celu, czyli zadbanie o zdrowie społeczeństwa Tczewa. Dla zgłodniałych czekała darmowa grochówka, kawa, herbata i ciasta. Festyn Zadbaj o Zdrowie pod patronatem medialnym telewizji Tetka miał charakter prozdrowotny i dobroczynny. Pieniądze z loterii fantowej w wysokości 705 zł przekazano tczewskiemu hospicjum. Każdy wystawca otrzymał dyplom podpisany przez przewodniczącego Rady Miasta i przeora przeoratu pomorskiego oraz książkę o Tczewie z Wydziału Promocji Miasta Tczew. O powodzeniu festynu zdecydował oczywiście udział tczewskich przychodni i firm medycznych.